Ania, gdy zgłosiła się do mnie, miała całą listę pięknych i pozytywnych życzeń. Bardzo wyjątkowe życzenia. Ania jest artystką, maluje przepiękne obrazy, ale te obrazy tylko kumulują się w jej mieszkaniu i tak układa je już, nazwijmy to tak brzydko, wsterty. Te obrazy się nie sprzedają. I tym marzeniem Ani, gdy zgłosiła się do mnie, byłoby mieć swoją własną galerię, by mogła te obrazy, które są teraz poukładane jeden na drugim, zaprezentować dla ludzi. I tak zaczęłyśmy pracować najpierw krok po kroku, od analizy, przepowiedni, czy jest to zgodne z jej powołaniem, jaką drogę wybrać. I pojawiały się te nowe szanse. To tutaj jakiś lokal, możliwość, aby zawrzeć pozytywną, dobrą umowę i wystawić te obrazy, ale Ania miała ten strach przed porażką, tą larwę. I tak już szła do tego właściciela, by podpisać umowę, ale miała taki strach przed porażką, że na pewno będzie coś w tej umowie, że nie będzie mogła jej podpisać. No i oczywiście, jedno spotkanie, drugie spotkanie, trzecie spotkanie i dalej brak korzystnej umowy i dobrego lokalu. I rozpaczała coraz bardziej. Pani Mario, dlaczego jeżeli taka szansa się pojawia, to zawsze jest w tym jakaś dziura? Zawsze jest w tym jakiś ukryty coś negatywnego, taka larwa. Ja jej mówiłam, Aniu, czy ta larwa czasem nie jest ukryta w tobie? Ależ skąd, pani Mario? Ja wierzę w to, że znajdę taki lokal. Ja wierzę w to, że moje obrazy trafią do ludzi. Ja wierzę w to, że się spodobają. Ja wierzę w to, że jakiś się obraz sprzeda co jakiś czas. Jakiś się obraz sprzeda co jakiś czas? Jeżeli wychodzę do świata i mam przekonanie, że chcę mieć moją galerię, chcę, by moje obrazy były prezentowane dla ludzi i mam takie przekonanie, że jakiś się może sprzeda co jakiś czas, strach przed porażką, że jednak mało obrazów się sprzeda, że jednak mało się spodoba, że jednak ten sukces nie będzie taki stuprocentowy, że jednak gdzieś tam wkradnie się porażka.